Cześć, dzisiaj jesteśmy w miejscowości Chemor w Niemczech, bardzo znana miejscówka. Mamy napis, nawet a la Hollywood. Zaraz sami zobaczycie, co skrywa się pod powierzchnią wody w tym naprawdę wspaniałym akwenie. My już jesteśmy po kilku nurkach, ale dopiero teraz się witam. Także zapraszam serdecznie do oglądania. Ten kamieniołom ma ponad stuletnią historię wydobywania kredy. Po tym czasie i zaprzestaniu eksploatacji został przekształcony w jezioro. Miejscówka ta jest znana od wielu lat ze swojej doskonałej przejrzystości, co zapewnia doskonałą wizurę pod wodą. Nam się trafiło, że była ona około 10-15 metrów widoczności, także naprawdę wspaniała. Ale śmiesznie. Normalnie mogę do was gadać. Niewątpliwym atutem tego miejsca są moim zdaniem różne głębokości, od płytkich basenów do głębokich obszarów, co przyciąga zarówno początkujących, jak i zaawansowanych nurków po naprawdę stricte technicznych, bo i takich było bardzo wiele. Oferuje różnorodność podwodnej fauny i flory, o czym zdołaliśmy się przekonać, chociażby trafiając na podgatunek jesiotra. Naprawdę wspaniały okaz i coś nowego. Wcześniej nie udało nam się nigdzie zaobserwować takiej rybki. Naprawdę zrobiła ona na nas super wrażenie. I to tak naprawdę od razu po wskoczeniu do wody i zejściu na dno. Także tym bardziej nam się udało. Na jednym z pierwszych nurkowań postanowiliśmy odnaleźć samolot. Kilka osób nam poleciło zejście z drugiego głównego pomostu, a właściwie to wskoczenie do wody. Zejście bezpośrednio pod pomostem do dna na około 18-20 metrów. Przepłynięcie się kawałek tak zwanym lejem. Odnalezienie sejfu, który znajdował się na podobnej głębokości, między 20-25 metrów bodajże. Od tego sejfu należy kierować się nadal tym lejem, ale już bardziej w stronę lewą, z odbiciem około 70-90 stopni. Powinna się znajdować beton bombę i do niej przyczepiony jest już bezpośrednio na linię w jednym punkcie samolot. Co ciekawe, nie jest on na stałe przymocowany w taki sposób, że jest nieruchomy, ale można zaobserwować powolne jego obracanie. Warto to również mieć na uwadze, jeśli chcemy wrócić w kierunku, z którym przypłynęliśmy, więc jeśli na przykład napływamy od dziobu, to wracamy na dziób, więc warto wziąć pod uwagę też ten delikatny obrót. Oczywiście nie będzie to jakoś odczuwalne i wielkie, zwłaszcza w jakichś krótkich odstępach czasu, ale jako ciekawostkę właśnie warto to sobie mieć w głowie. Thank you.
Przed wyprawą warto również sprawdzić oficjalną stronę internetową kamieniołomu, ponieważ możemy tam znaleźć nie tylko informacje przede wszystkim o cenach, ale i o godzinach otwarcia czy zasadach korzystania oraz różnych limitach. Jeśli chodzi o uprawnienia, certyfikaty, zwał jak zwał, to warto się trzymać swoich limitów nie tylko ze względu na bezpieczeństwo, co powinno być w ogóle przestrzegane zawsze, ale wyrywkowo na Hemor sprawdzają również głębokości, które zanotował nasz komputer. Jeśli komuś przyszłoby do głowy przekraczanie swoich limitów, to może się to skończyć po prostu wydaleniem z tego obiektu. Kozak. No dobra, my jesteśmy już po dwóch dniach nurkowania, w zasadzie półtora.
było świetnie. Zachęcam wszystkich, którzy macie okazję tutaj przyjechać, naprawdę nie będziecie tego żałować. Mimo tego, że padało przez cały czas, który tutaj byliśmy, teraz oczywiście świeci piękne słońce. No nic, mam nadzieję, że podobał wam się materiał. Pozdro, siema, cześć.